Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy odcinek programu Jedź Bezpiecznie zaczynamy od naszego skrzyżowania. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Śląskiej i Alei Słowackiego w Krakowie. I tutaj właśnie zostały zamontowane światła. No niestety nie udało się przemówić do rozsądku kierowcom, żeby traktowali tutaj pieszych zgodnie z przepisami. I chyba właśnie w tym momencie skończyła się gehenna pieszych w tym miejscu. No chyba, że ktoś pojedzie na czerwonym świetle, albo pieszy będzie przebiegał na czerwonym świetle. Ale na pewno będzie lepiej. No tylko pytanie, czy na tym naszym skrzyżowaniu, czy na Halera w Gdańsku, czy na wszystkich innych skrzyżowaniach, na których były przejścia dla pieszych i nie było sygnalizacji świetlnej, musi powstać ta sygnalizacja, żeby piesi mogli bezpiecznie funkcjonować, czy nie? No bo jeśli powiemy, że tak, to nie zrobimy tego w ciągu jednego dnia. I pytanie, co przez te dni, czy kolejna ilość pieszych musi zginąć bądź zostać ranna, czy jednak potrafimy zastosować przepisy i zrozumieć to, że po pierwsze musimy zmniejszyć prędkość, zbliżając się do przejścia dla pieszych i musimy pamiętać, że takie manewry jak wyprzedzanie, czy bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a jechał w tym samym kierunku, są niedozwolone. Mówię oczywiście o przejściu, o ruchu niekierowanym. Nie o takim jak tutaj za moment będzie, bo na razie ta sygnalizacja świetna jest jeszcze z żółtym migającym światłem, będzie włączona za kilka dni, jak na Fabrycznej. Kolejne nasze przejście, można by to tak nazwać, u zbiegu Fabrycznej i Alei Pokoju, ta sygnalizacja świetna już działa. O właśnie, proszę Państwa. Matko Święta. O właśnie. To jest to. Kręcimy program i obok, proszę Państwa, jeden pojazd zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszych, a drugi wjechał i to z niemałą prędkością. Piesi mówią wariat. Zobaczcie Państwo, wybuchła poduszka powietrzna. Kierowcy wydobywa się spod poduszki. Dobrze, że piesi przeżyli, dobrze, że jest to tylko kolizja. No ale teraz wyobraźcie sobie Państwo, zatamowanie ruchu, rozmowa, bo czego kierowcy nie zrobili? Nie zjechali z drogi, przecież powinni natychmiast usunąć te pojazdy z jezdni. Jest kolejne zagrożenie, bo teraz tak, ten pojazd stoi i stał będzie. Piesi nie bardzo mają jak przejść. Narobi się tu mnóstwo bigosu, dlatego że kierowcy nie wiedzą, jak się zachować. Teraz będą dzwonili po pomoc drogową, być może będą się dogadywali, zamiast sprowadzić pojazdy z jezdni. No musimy im chyba o tym powiedzieć. Ale to poważna sprawa, bo tu się w ogóle coś wylewa z tego BMW. No tak, uderzenie było mocne, słyszalne z daleka. Myśmy stali w odległości kilkunastu metrów. Kierowcy muszą zrozumieć, że na autostradzie mogą jechać szybko, bo tam nie ma pieszych. Tam nie ma rowerzystów, tam nie ma niechronionych uczestników ruchu drogowego. W mieście, w centrum miasta prędkość jest obciachem. Mówię językiem potocznym, ale może dotrze do tych młodych, niebezpiecznych kierowców, którzy uważają, że jak wsiedli do samochodu, to należy im się jakiś przywilej szybkiej jazdy, bo oni chcą szybko dojechać. To nie jest tor wyścigowy. I to jeszcze z dzieckiem? Ale widzę, że pan ma wspaniałego pilota. Ile ma? Trzy lata. Trzy lata właśnie, ma pilot, więc widzę, właśnie że... Właśnie chce wymiotować, więc... No bo a tata dlaczego? Za szybko jeździ. Panie kierowco, 126. Nie. Prawda? Tak. Żartuję pana. Nie. Nie żartujemy, tyle. 126 w miejscu, gdzie obowiązuje podwyższenie do 80, czyli to jest 46 km więcej. Naprawdę? Tak. Panie kierowcy, może pan jeżeli pan ma jakieś wątpliwości, możemy sobie obejrzeć. W dniu dzisiejszym będzie to mandat w kwocie 300 zł i 8 punktów karnych. Ale też jest takie podejście, że jak kierowca widzi, że ma taką szeroką, wielopasową jezdnię, to znaczy, że może docisnąć. No właśnie nie. Czy są dwa, czy trzy pasy ruchu w jednym kierunku, jeżeli jest tam przejście dla pieszych, to w tym miejscu właśnie nie dociskamy. Ja to rozumiem, że chcą szybko, ale szybko to nie znaczy bezwzględnie, nie licząc się z innymi. Na pewnych ciągach w Krakowie, w Warszawie podnieśliśmy prędkość do 80 na godzinę. Tam, gdzie było to bezpieczne. Na innych obowiązuje nas 50. Przyczyna kontroli jest panu znana? Prędkość. Tak jest. Ile pan może jechać w terenie zabudowanym? 50. No właśnie.
A pan się jeszcze, że tak powiem, tutaj na estakadzie za wyprzedzanie bierze lewym pasem ruchu. To chyba nie ten typ samochodu. No tak, nie wiem, śpieszy się. No ale to jest masa 30 ton. Chociaż ten plus, panie kierowco, że pan wie, ile pan ma jechać, bo często zatrzymujemy panów i są zaskoczeni. Dla samochodów ciężarowych podwyższenie prędkości nie obowiązuje w terenie zabudowanym. Panie kierowco, to było 77 i 80. Mandat karny w wysokości 200 zł i 4 punktów karnych. Ja mam tutaj list od naszego widza, pana Marcina z Warszawy, który przysłał fotografię miejsca, w którym pisze, że nie da się zastosować tych przepisów dotyczących przejścia dla pieszych. Proszę bardzo, oto jest to przejście. Panu Marcinowi chodzi o to, że skręcając mamy osobny pas, pas włączenia, a przejście jest przez całą tą wielopasmową, szeroką jezdnię. Otóż, panie Marcinie, da się zastosować ten przepis. Po pierwsze, trzeba zwolnić, to jeszcze raz powtarzam, trzeba zmniejszyć prędkość, obserwować sytuację. Jeżeli jakiś pojazd skręca i już skręcił przecież na ten ciąg, po którym my jedziemy, też nie może być wyprzedzany. Być może, że ten pojazd właśnie wolno skręcający spowoduje, że pieszy wyjdzie na jezdnię, licząc, że jest bezpieczny, a inny pędzący pojazd go, tego pieszego, zabije. Panie Marcinie, wszędzie ten przepis obowiązuje dotyczący wyprzedzania, dotyczący omijania, niezależnie od tego, jaką mamy konfigurację w ruchu drogowym. No to znając polskich kierowców, to oni tutaj będą potwornie cierpieć, że muszą zwolnić w tym miejscu, ci jadący tą szeroką jezdnią. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście takie cierpienie, zdjęcie nogi z gazu, zmniejszenie prędkości, czy to jest cierpienie? Te manewry muszą być zapomniane przez kierowców, jeżeli zbliżają się do przejścia dla pieszych. Prędkość musi być ograniczona. Przyczyną zatrzymania jest prędkość, panie kierowco. Ja wiem, ale coś mi świszczyło i chciałem zobaczyć, czy ten... Ja wiem, no ale... 125 w terenie, gdzie obowiązuje to podwyższenie, no tak można powiedzieć, do 80 km, czyli to jest 45 no, ja km na godzinę. Sprawę, bo tak jak panu mówiłem, no coś mi świszczyło i chciałem zobaczyć, czy to coś, jak przyspieszę, czy coś tam. I co pan sprawdził? Nie wiem. Koła zmieniałem wczoraj. Nakładam na pana mandat w wysokości 300 zł i 8 punktów karnych. Zmniejszamy prędkość, rozglądamy się. Jeżeli nie ma pieszych, jedziemy. Jeżeli są piesi, zwalniamy aż do zatrzymania w przypadku, kiedy to zatrzymanie jest konieczne. To musimy wreszcie zrozumieć. I wtedy będzie bezpiecznie, a nie wszędzie będzie musiała być ta sygnalizacja świetna. Ja dam z własnych pieniędzy jakąś premię organizatorowi ruchu, jeżeli mu się uda tutaj zorganizować ruch tak, że będzie on płynny. Jest to szalenie trudne. Mamy za 50 metrów dalej kolejną sygnalizację świetlną. Synchronizowanie tego na pewno nie będzie łatwe. Jeśli się to uda, świetnie. Tylko czy rzeczywiście wszędzie musimy wydawać tak dużo pieniędzy, żeby doprowadzić do tego zabezpieczenia pieszych? Myślę, że nie. A jeżeli nawet jesteśmy w stanie, jeśli nas na to stać, to nie stanie się to od razu. Gdzie się pan tak śpieszy? Wie pan co, wracamy ze szczelnicy i tak chyba człowiek troszeczkę po prostu adrenalina, wie pan jak to jest. To pan się wyżył na szczelnicy? Widzi to się pan. Właśnie naładował. No ale tak. Wiem, że przekroczyłem, no nie będę się tu kłócił w żaden sposób. Proszę pana, 117. Na ilu? Na 70. I na skrzyżowaniu Aleja Pokoju Fabryczna też mamy już światła. One już nawet są podłączone. Nie tak jak przy skrzyżowaniu ze Śląską. Także w tym momencie, jeżeli mamy zielone, można już wyprzedzać. Nie wolno tylko jeździć na czerwone. Tylko pytanie, czy rzeczywiście wszędzie te światła są konieczne? A co z pieszymi, którzy będą na przejściu, na którym jeszcze świateł nie ma, na którym jeszcze świateł nie wybudowano? Czy oni muszą ginąć? Czy oni muszą czuć się niebezpieczni? Pozostawiam państwu te pytania pod rozwagę. Panie kierowco, ile można jechać tutaj? 70. Pan miał 116. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i oczywiście mamy dla naszych widzów życzenia. Ale ja nie życzę państwu ani smacznego karpia, ani wspaniałej choinki. Ja życzę rozwagi na drodze, na święta i na cały nadchodzący nowy rok. Nic dodać, nic ująć. Wydaje mi się, że to są bardzo dobre życzenia. Chodzi o to, żebyśmy ze spokojem przeżyli i święta, i następne dni po świętach, żebyśmy na drogach naszych czuli się bezpiecznie. Spokojnych, zdrowych, wesołych świąt.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.